weekendowe emocje zaprasza Orlen, sponsor programu. To był kolejny świetny dzień w wykonaniu polskich kierowców podczas rajdu Kataru. Choć na czwartym etapie od początku prowadził niezagrożony lider Nasser Al-Attiyah, to za plecami miał już tylko Polaków. Lecz chociaż za Al-Attiyah jechali Adam Małysz, Martin Kaczmarski i Marek Dąbrowski, to dobry wynik zawdzięczają tylko jednemu człowiekowi. Wszystko ja odnajdywałem. Marek może potwierdzić to, że no po prostu ja dzisiaj przejechałem trasę. Pilot Dąbrowskiego po raz kolejny dowiódł, że jest jednym z najlepszych nawigatorów świata. Mieliśmy trochę problemów nawigacyjnych, to żeśmy się tam gubili. Wtedy nadjechał Marek, poszedł, no i jechaliśmy za nim. Rafał mówi, trzymaj się ich, bo dobrze nawigują, więc lepiej jest jechać za kimś bezpiecznie. Dzięki pomocy kolegów Małysz wskoczył na drugą pozycję w klasyfikacji generalnej, a bohaterowie dnia zajmują czwartą. Nawigowaliśmy do końca dobrze, ciężko było wytrzymać ten gorący dzień bez pomyłek. Daliśmy radę, dojechaliśmy. To chyba oznacza, że jest potencjał w tej drużynie. Z pewnością. Choć załoga Dąbrowski-Czachor od niecałego roku ściga się autem, już zdołała zająć trzecie miejsce w arcytrudnym rajdzie Silkway Rally oraz wbić się do pierwszej dziesiątki najtrudniejszego rajdu świata Dakaru. A wszystko to dlatego, że jak mówi zwycięzca Dakaru i lider rajdu Kataru, Polacy spełniają podstawową regułę w tym sporcie. Ten sport wymaga perfekcyjnej współpracy między kierowcą a pilotem. W piątek ostatni dzień rajdu. Na rajdowe emocje zaprosił Orlen, sponsor programu.